Nowa drama. Kruszwil mini Jack kamerzysta. Dobra, oglądamy. Cześć Maciuś, jak się Witam czujesz u cię. nas w składzie? Bardzo dobrze się czuję. Fajnie, fajnie Maciuś, że jesteś z nami, Bardzo fajnie. fajnie. A Coraz zobaczysz większe właśnie. grono, coraz fajniejsza atmosferka. A nam komuś się rodzinka powiększyła, co? Co ta fagata tam robi? Ja dostałem kiedyś takie info. Że fagata, jak już nie była ze Stewartem, udaje go dziewczynę. Ło. Ale nie wiedziałem, nie, naprawdę nie wiedziałem, ja nie oglądam takich ten. Ja ostatnie info, jakie miałem o fagacie, no bo to nie będę mówił. A. A, no. No tak, oczywiście, że tak. Co tam, Adasiu, słychać u ciebie? A nie bardzo w porządku, powiem ci. Ostatnio u nas się powiększa nasze grono rodzinne, nasze wieże, nasz skład. I naprawdę jest fajnie, cudowna atmosfera jest. Jest pięknie, prawda? Tak, dokładnie. Piąteczka tutaj, Maciuś. Fajnie, że jesteś z nami. O, hej. Spowiedziałem się, że jesteś aż tak perfidny. Są pewne granice, które właśnie przekroczyłeś, przekupując mojego kolegę za moimi plecami. Kochani, prosiłbym was o zachowanie zdrowego rozsądku i nie wyzywanie Maćka w komentarzach, bo to nie jest jego wina. Każdy ma wolną wolę, każdy może podejmować decyzje takie, jakie uważa za słuszne. Jeżeli podjął taką, a nie inną decyzję, no to po prostu to jest tylko i wyłącznie jego wola. Czy ja jestem zadowolony z tego, że on jest u mnie na kanale? Tak, ale czy ja mu kazałem przyjść na kanał i został przekupiony? Nie. Po prostu sam chciał dojść do tego kanału i wyzywanie mnie w tym momencie jest po prostu wyzywanie mnie i oczywiście Maćka jest po prostu no, takie trochę żenujące z waszej strony, bo tak naprawdę ja nie miałem na to większego wpływu i ja po prostu pomogłem mu, jeżeli tej pomocy oczekiwał ode mnie. Just like that. I pamiętajcie, żeby nie traktować nigdy ludzi jak... Czy się pokłócili o Karła? Czy można powiedzieć, że to jest mała kłótnia? Przepraszam. Swoją własność, tylko każdy tak naprawdę ma własną wolę. Ja to już zrozumiałem jakiś rok temu i po prostu już to rozumiem, że każdy ma swoją własną wolę i każdy ma prawo decydować o swoim losie. Ktoś tu znowu próbuje się wybielić i zrobić z siebie niewiniątko, które wcale nie wydzwaniało do Maćka i nic mu nie proponowało. W każdym razie, u mnie w domu jest stanowczy zakaz... Kurwa, no to masz... Tak ktoś ci przekupił kolegę, to masz chujowego kolegę, no kurwa, no. Otaczasz się 60-kami, byku. ...zażywania wszelkich substancji odurzających, co w tym przypadku było główną monetą przetargową. Ale ten ktoś rzeczywiście ma rację. Nie powinienem się wtrącać. Maciek jest wolnym człowiekiem i może robić co chce. I to też nie jest moja sprawa, czy skończy na ulicy to są Szczepania, za kokainę czy będzie żył w godnych warunkach. To jest jego wybór i rzeczywiście w 100% się z tym zgodzę. Niech robi co chce, ale tak czy inaczej myślę, że prędzej czy później to się skończy. Bo gdzie się podziała Karina, gdzie się podział hejter, olejnik, szofer, Salem i tak dalej. Największym frajerstwem, za przeproszeniem, z tego kogoś strony, które mnie zabolało, jest to, w jaki sposób ten film został ułożony, w jaki sposób został zupełnie przypadkowo wymyślony scenariusz. Zostałem przedstawiony jako tak naprawdę najgorszy sadysta, który znęcał się nad Maćkiem, głodził go i nie wiadomo jeszcze co mu robił, aż do tego stopnia, że uciekł z płaczem i porwaną koszulką przez psa. W każdym razie, skoro tak bardzo chcesz mu pomóc, to mam nadzieję, że nie skończy tak jak reszta twojej ekipy, czyli po prostu z ręką w nocniku. I nie namawiam nikogo do pisania... A co się z hejterem stało i z tym, z olejnikiem? Co, on ich z domu wyrzucił, czy co? Kurwa, to jakieś dobre rzeczy się dzieją, a mnie to wszystko tylko minęło. Po prostu chciałbym kogoś uświadomić, że należy traktować ludzi z należytym szacunkiem, zwłaszcza swoich dawnych przyjaciół.
Noaga tak naprawdę wróciła karma. Kiedy byliśmy rok temu w Szczecinie, też zmanipulował i przekonał Maćka, że wyjebany na nas i żeby został z nimi. Maciek, żeby nie mówić, że jest fałszywy, to po prostu bardzo lubi pieniądze. Lubi je tak bardzo, że po wyjeździe ze Szczecina, który sponsorowałem jako 17-latek bez kasy, zostaliśmy wszyscy zablokowani, a fotki, które miał na swoim profilu na IG, z nami nagle zniknęły. Tak, wybiłem ziomka, sponsorowałem mu wyjazdy, rozwój, a nawet ciuchy, a on mnie zablokował. Bo jakiś liść w makijażu mu zaproponował nagrywanie filmów. Więc Kruszwil, jesteś zdziwiony? Sam rok temu zmanipulowałeś go i nastawiłeś przeciwko nam. Już nie będę mówić, w jaki sposób go przekonaliście, ale jedno jest pewne. Karma wraca, Maruś. I tak można podsumować twoje ostatnie pół roku. Byli wtedy ze mną ze Szczecina. Kto to napisał? Dobra, tu jest jakaś... Ja musimy to rozwiązać. To odpowiada Markowi. Dobrze, jest, kurwa, kręcimy to dalej. Tak, chciałbym wam powiedzieć, że to wszystko prawda, co piszecie. I tak, kupiłem Maćkowi pół kilograma kokainy, żeby do mnie przyszedł. U mnie w domu jest stanowczy zakaz zażywania wszelkich substancji odurzających. I to też nie jest moja sprawa, czy skończy na ulicy z przećpania, czy będzie żył w godnych warunkach. To jest jego wybór i w 100% się z tym zgodzę. I chyba troszeczkę nieładnie tak mówić o dawnym przyjacielu, że lubi sobie zapalić blanta. No ale podobnież był dawnym przyjacielem. Wydaje mi się, że taka sytuacja już była stosowana rok temu, to co stało się dzisiaj z Maćkiem. W każdym razie, wydaje mi się, że to jest hipokryzja, no ale dobra, nieważne. Ktoś musi być ten zły, więc tak, ja będę tym złym, ja jestem tym najgorszym kamerzystą. Zły człowiek, bardzo zły człowiek, bardzo, bardzo, bardzo zły człowiek. Skurwysyn. Ogólnie to taki chuj, że ręki bym nie podał. W każdym razie, no cóż, ktoś musi być tym złym. Więc będę nim ja, no bo jakby byli sami dobrzy i sami święci, no to no cóż, to nie byłoby miejsca na tych złych, a nie no, to ja czekaj, jakby nie było, no przecież by było miejsce na kamerzystę zawsze. Tomek, nagrywamy coś? Nagrywamy bardzo fajny film. No dobra, to super. Zniszczy karierę. To ci się teraz już lubią, tak? Kto to kurwa jest? Czemu tak dziwnie wygląda? Co to jest? No, tu jest olejnik i tu jest hejter. Oni się już lubią. Kurwa, ja przez 2 tygodnie czasami stracę kogoś z radaru i ci co się lubią? Kruszwil. Och, to oni się lubią, potem się nie lubią, potem znowu się lubią. Podkradają sobie ziomków w tych ekipach. Czekaj tutaj. Szykujemy się na gruby film od Kruszwil. Hater 996, tym razem będzie w ekipie Marka. Oj, będzie dym. Się dzieje to? Dym. Okej, postaram się szybko, a więc tam na tym Instastory mam pokazanego Kruszwil, to mam kolejnik hater. Hater ma porwaną koszulkę jak wczoraj Big Jack 69. Ha, to oznacza tylko, że nagrywałem odcinek, to co kamerzysta wczoraj również oznacza to do... Kurwa, Gabi Bilet, lat, proszę cię. Do czego się posuną za 3000 zł? Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem Kamuś i dzisiaj zagramy w X Czasu Challenge, czyli będą konkurencje, cały czas nowe konkurencje. Będziecie mieli określony czas, żeby wykonać te konkurencje. Ten, kto nie zdąży wykonać konkurencji w danym czasie, odpada aż do samego końca, gdy zostanie ostatnia osoba. A to poczekajcie, to jeśli Fagata jest jego dziewczyną, a on nie miał takiej dziewczyny, która była miss coś tam? Bo na Instagramie to widziałem. Karina się chyba nazywa, dobrze mówię? Już ze mnie jest. Tak, tak, dlatego. Karina ma nawet swój kanał, pogonił ją. Czy to jest Zusie? To chyba nie jest Zusie.
Kurwa, ja się tyle pogubiłem. A mogę coś powiedzieć o fagacie, jak chcecie. A nie, nie powiem. Do wygrania 3000 zł, nie dotykaj mnie. Dla ostatniej osoby, która zostanie i nie zostanie wyeliminowana. Jakieś pytania? Czy naprawdę dasz te 3000 zł? Ile masz lat? Tak. Jak masz na imię? Właśnie. Właśnie, jak masz na imię? Pytanie. Takie dotyczące konkurencji. Dotyczące jak mamy konkurencji? Ja nie powiem. Gdzie jest 3 koła? W bankomacie. No ale powinno się tutaj... Jak ty do bankomatu, to jest tyle drogi, że idź. Ile? Potrzebujemy na zachętę tutaj. Ale musisz nagrać, jak ktoś wygra, to musisz nagrać, jak jedziecie razem do bankomatu. Dobrze, nagram. W każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim... Dobra, typa od farmazonów, kurwa, cisną we własnym domu. A na pewno to dasz? Na pewno? Paluszku, zostaw tam na dole i dąż do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, a mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. Dobra, czy wszyscy są gotowi? Jesteśmy. Mogę... Wszyscy przed... Niczą mi przybiec... Dredo, jak to zrobiłeś? Jaki labus? Nie, ale on najbardziej, po prostu tutaj chciałem ją, żeby... A ta fagata jest gruba, kurwa. Znaczy ja wiem, że za chwilę ktoś się jakiś body shaming czy coś takiego do mnie przypierdoli. Kurwa się ten... Zupełnie inaczej wygląda, jest duża. Może nie tyle, że jest gruba, ale jest duża. Jest potężne 63 kilo? Nie wiem ile jest. Ok, pastolektor dużo lepszy. 5 zł. A czy ja też się ulałem, tu nie ma co tutaj pierdolić, ale kurwa, to jest takie motywujące i budujące, że nie tylko ja. Ja pierdolę, aż wpierdolę te kanapki do końca. Kiedy wyścig BMW nie tylko jestem gruby. 5 zł.